Szanowni Państwo, dziś nagrodę Grudziąckiego Flisaka otrzymała maestra Stefania Toczyska i mamy ten honor i ten zaszczyt, że możemy Panią Stefanię gościć w naszym programie w magazynie Kultura. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Maestro, tak do Pani trzeba mówić, ale zacznijmy od tego Grudziądza. To tu się zaczęło, to tu były te pierwsze lekcje śpiewu, te pierwsze wspomnienia, tak jak Pani powiedziała, ten pierwszy pocałunek, te planty. To życie się zaczęło tak naprawdę. Jak Pani wspomina dzisiaj tamten czas? Ze wzruszeniem oczywiście, wie Pani, człowiek sobie przypomina tamte czasy, myśli, czy czas uciekł, czy został. Bo jeśli wracamy myślami do tamtych czasów, to tak jakby jeszcze ciągle trwał, prawda? Dzisiaj spotkała się Pani z koleżankami, z przyjaciółmi, z rodziną, tak naprawdę wracają wspomnienia. Czy Pani kiedyś przypuszczała, że te największe sceny świata będą Panią gościć i że publiczność będzie Panią oklaskiwała? Wie Pani, kiedy człowiek jest młodym człowiekiem, po prostu pragnie siebie spełniać, ale nigdy w życiu nie myślał, przynajmniej ja nie myślałam, że kiedykolwiek stanie się to wszystko w moim życiu, co właśnie usłyszałam dzisiaj o sobie, aż mi się wierzyć nie chce, że to wszystko się naprawdę stało. Kiedyś nawet zapytałam, czy to naprawdę wszystko jest o mnie. Po prostu bajka. Słuchają, oglądają Panią młodzi ludzie, przyszli tu nawet Pani pogratulować. Tak naprawdę często ci młodzi ludzie myślą sobie tak, mam talent i dlaczego nic nie przychodzisz? Dlaczego jest tak trudno? To gdyby z Pani ust usłyszeli, jak ciężko trzeba pracować, żeby naprawdę dopiąć swego i być na tych scenach, w tym miejscu, w którym Pani się znalazła. Wie Pani, recepty w rezultacie nie ma na żadną karierę. Człowiek po prostu musi nad sobą pracować, musi się spełniać na różnych konkursach, bo żeby siebie spełnić, musi się pokazać publiczności, musi pokazać się jury, żeby powiedzieli, czy Pani się przygotowała dosyć, czy Pani jest dość dobra, żeby ją dalej pokazać. I taka jest po prostu droga naszego losu. Przygotować się dobrze, pracować nad sobą i się pokazywać po prostu. Ale codzienność to przecież jest ciężka praca tak naprawdę. Dużo trzeba pracować. Ale wie Pani, wtedy, kiedy się pracuje nad sobą, myśli się, że to jest coś tak normalnego i nie jest to ciężka praca, tylko to jest wielka radość. Ja nazwę to. Wie Pani, kiedy nazywamy to ciężką pracą, ona jest wtedy zupełnie inna. Ale jeżeli nazywamy to wielką radością, to mi się zdaje, że się nie pracuje, tylko się cieszy człowiek po prostu. Czyli po prostu trzeba się cieszyć tym, co się robi, dniem, który się ma tu i teraz. Dokładnie tak naprawdę. Tak jak Pani mówi. A jak Pani wspomina te czasy, te pierwsze występy na tych dużych scenach, bo ktoś kiedyś mi powiedział, że karą za to, że człowiek staje na scenie i inni muszą go oglądać, podziwiać, jest trema. Czy zdarzało się tak? Jak Pani sobie z tym radziła? Jak to wyglądało? Wie Pani, moje pierwsze wielkie, wielkie sceny, powiedzmy San Francisco, było dla mnie czymś tak niespodzianym w życiu, że nie wierzyłam, że naprawdę lecę do tego San Francisco. Dlaczego było takie ważne? Dlatego, że tam śpiewał właśnie Pavarotti, też pierwszą swoją w życiu rolę Enzo w tej Giocondzie. Potem śpiewała wielka pani Renata Scotto, która była już wielką gwiazdą. No i ja przyjeżdżam i mówię, czy ja podołam? Czy ja podołam? Czy ja się spełnię razem przy nich, przy ich, prawda, boku? I powiedziałam sobie, ponieważ telewizja, która wtedy niezwykle dużą rolę odegrała w życiu moim, kręciła na żywo to całe przedstawienie, po prostu na cały świat pokazała live. I wtedy właśnie zaczęło się w moim życiu coś innego, dlatego że dostałam wiele kontraktów w Ameryce i wszędzie. Takie to czasami jest niespodziane. Telewizja czyni cuda czasem, prawda? Być może czyni cuda, ale też trzeba mieć naprawdę talent. Znamy takie osoby, którym telewizja nie jest w stanie pomóc po prostu, jak nie mają talentu. Ale chciałabym zapytać o te właśnie wielkie nazwiska. Pavarotti, Placido Domingo. Jak Pani się wspomina współpracy z nimi? Jacy to byli ludzie, jak Pani i ich uczyła czegoś i oni uczyli Panią, bo takie spotkania wzajemnie też inspirują i uczą. Ja Pani powiem, wielcy ludzie przeważnie są bardzo normalni. Są wspaniali. W moim życiu słowo pokora odgrywało wielką rolę. Nigdy nie starałam się grać kogoś innego niż rzeczywiście jestem. I to, co przedstawiamy sobą na scenie, to jest scena, a potem przychodzi normalne życie. Jemy razem kolację, czasami się zdarzało. Były to takie chwile radości, gdzie mogliśmy sobie opowiadać różne rzeczy, prawda? Różne spostrzeżenia, co zrobimy następnym razem, żeby było lepiej. I nie każde przedstawienie jest wybitne, prawda? Ja powiedziałam, dzisiaj nie było tak dobrze. I wtedy właśnie Carreras mówi,
jak czasem jest tylko wybitnie, to już jest dobrze, prawda? A tak jest po prostu, pragniemy, żeby było zawsze dobrze. Ta codzienność, te spotkania, to życie i ta scena, to wszystko uczy. Gdyby pani mogła powiedzieć, co panią ta scena, a czego panią ta scena najbardziej nauczyła? Jaka nauka taka na co dzień w życiu pani została? Także? Ja pani powiem, po prostu, żeby wykonywać to, co się potrafi, jak najlepiej i wymagać od siebie zawsze wszystkiego, 100%, nigdy nie 95%, prawda? Zawsze 100%, nawet jeżeli nam wyjdzie 98%, to już jest dobrze wtedy. A jak sobie radzić z porażkami? Bo tak jak pani mówi, nie zawsze było idealnie, więc trzeba było wrócić na tę scenę, przełknąć czasami gorzką pigułkę. Były takie momenty, gdzie pani musiała powiedzieć sobie, dam radę, wchodzę, mimo że nie, może to nie jest dziś mój dzień. Ja pani powiem, najtrudniejszy dla śpiewaka, myślę, też dla aktora będzie to na pewno, kiedy jest w niedyspozycji i musi podjąć decyzję, śpiewam przedstawienie, czy muszę odmówić. I to słowo odmówić, jest to wielka odpowiedzialność, czy rzeczywiście zostać. Walczyć ze sobą, ze swoją niedyspozycją, co jest kryminałem, powinno być karalne. Także możemy tylko występować wtedy, kiedy czujemy się ok, 100% ja jestem dla mojej publiczności. I publiczność, siedząc tam na tej widowni, nie interesuje się tym, że może wielka Stefania Toczyska trochę się boi, a przecież jest tylko człowiekiem. Oczywiście, a ja, wie pani, tremę miałam całe moje życie. Nawet dzisiaj przecież się denerwowałam, że tylko tutaj jestem z państwem i że teraz z panią mówię. Ja też się denerwuję. Nie jest to normalna rozmowa taka, jakbyśmy sobie piły kawkę i opowiadały o naszych przygodach, prawda? Ja też się w tej chwili denerwuję. Chciałabym jak najlepiej z panią rozmawiać. Wszystko, co mówię, żeby było ładne, prawda? Żeby było prawdziwe. Taka jest prawda. Zatem, szanowni państwo, wszyscy mamy jakiś stres, więc mówi to nam największa Stefania Toczyska, która na największych scenach operowych występowała. Pani Stefanio, gdybyśmy wrócili do dzisiejszego dnia, wzruszenie, radość, nagroda, Grudziądz oddał pani dużą energię dzisiaj. Ja, wie pani, już powiedziałam do mikrofonu dzisiaj, że jestem tak wzruszona, że nie wiedziałam, że spotka mnie w moim życiu taki piękny dzień jak dzisiaj, że zobaczę tyle ludzi z tego pięknego miasta. Kiedy pan prezydent napisał do mnie list, Grudziądz to piękne miasto, a ja chciałam powiedzieć, przecież to są moje słowa, nie pana prezydenta, bo ja ciągle mówię, że Grudziądz jest cudowny. Kocham Grudziądz i kocham wszystkich tutaj ludzi, naprawdę. Wraca pani czasami wspomnieniami do Grudziądza? Ale proszę pani, czy to jest pytanie? To nie jest pytanie. Bardzo często. Okay? Ten Grudziądz zostaje w sercu. Bardzo pani dziękujemy za ten wieczór dzisiaj z nami, za to spotkanie i mam nadzieję do następnego razu niebawem. Ja wszystkim dziękuję za to, że zechcieli mnie wysłuchać. Dziękuję pani. Dziękuję bardzo.